zebrać się i walczyć o tę sportową Polskę. Z naszej inicjatywy postanowiliśmy dzisiaj spotkać się tutaj i w formule debaty z przedstawicielami zarówno rządu, jak i samorządu porozmawiać w Państwa obecności i zastanowić się, co możemy zrobić, żeby sportowa Polska nie skończyła się wraz z rokiem 2012. Według naszej oceny nie ma powodu tak sądzić. Według naszej oceny jesteśmy dopiero w połowie drogi. Bardzo dużo się wydarzyło dzięki Państwu. Dzięki Państwa zaangażowaniu powstało bardzo wiele, setki wspaniałych obiektów sportowych. Dzięki Państwa zaangażowaniu te obiekty sportowe nie stoją puste. Ale na tle Europy, czy nowoczesnej Europy, ciągle jesteśmy, no może nie w ogonie, ale dalej w połowie stawki. My uważamy, że dzięki wspólnemu wysiłkowi możemy kontynuować budowę tej sportowej Polski, ale potrzebujemy wsparcia, potrzebujemy pomysłu, potrzebujemy pieniędzy i potrzebujemy walczyć o te pieniądze. Według nas, według naszej oceny, a wydaje nam się, że znamy i rynek, i sytuację w Polsce, warto jeszcze sporo zrobić. Dzisiaj chcemy zadać sami sobie również pytanie, co dalej, w jaki sposób i czy rzeczywiście potrzebujemy tych obiektów sportowych. Według nas tak, ale odpowiedzmy sobie wszyscy, w jakim stopniu i czy rzeczywiście chcemy o nie walczyć. Takim motywem przewodnim debaty, czy zasygnalizowaniem tematu do debaty będzie za chwilę usłyszycie Państwo tekst petycji, która powstała, była opracowana przez ostatnich kilka miesięcy w wyniku kilkudziesięciu czy kilkuset spotkań, rozmów, które odbyliśmy w ramach Polskiego Klubu Infrastruktury Sportowej i zarówno z biznesem i z przedstawicielami samorządów. Doszliśmy do wniosku, że należy bardzo wyraźnie zasygnalizować potrzebę kontynuowania działań związanych z budową sportowej Polski. Dlatego, że budowanie sportowej Polski nie skończyło się mistrzostwami Europy w piłce nożnej, że nie jest to ani żadna granica, ani to nie był cel działalności. Wierzymy, że również to, co pan prezes Kaczyński dzisiaj powiedział, część środków unijnych w taki czy w inny sposób bezpośrednio, czy pośrednio będzie można również zagospodarować na budowę i rozwój infrastruktury sportowej. Jeżeli chcemy żyć w nowoczesnym kraju, jeżeli chcemy, żeby Polska była państwem nowoczesnym, jeżeli chcemy, żeby młodzież tutaj w Polsce uczyła się, studiowała i żeby tutaj w Polsce szukała pracy i tą pracę miała, to również musimy stworzyć młodym ludziom, ale nie tylko młodym ludziom, musimy stworzyć naszym mieszkańcom, waszym mieszkańcom, musicie stworzyć warunki do tego, aby żyli na wysokim poziomie, aby żyli na poziomie europejskim i do tego potrzebne zarówno jest oczyszczalnia ścieków, chodnik, droga, przedszkole, szkoła, ale również infrastruktura sportowa, infrastruktura rekreacyjna, żeby tam można było w tych miastach, miejscowościach, gdzie Państwo laureatów słyszeliście, z najróżniejszych miast, z najróżniejszych stron Polski są laureaci, tam budują sportową Polskę. Chcielibyśmy, żeby ten proces nie został zahamowany, a żeby ten proces był kontynuowany. Czasami padają głosy polityków z różnych opcji politycznych, że skończył się czas wydawania pieniędzy na baseny, na stadiony, na boiska. Może to jest taki trochę kas może nie do końca przemyślanych inwestycjach na euro, chociaż te inwestycje spowodowały, że Polska mogła się szczycić super zorganizowanymi mistrzostwami i naprawdę jest to wielka nasza wizytówka. Oczywiście przez pryzmat tych kilku stadionów nie można oceniać całej infrastruktury sportowej, nie można powiedzieć, że teraz nie potrzeba basenów, nie potrzeba pływalni, nie potrzeba stadionów, nie potrzeba boisk, wszystko potrzeba pewnie już nie narodowych, ale gminnych, miejskich,
Na pewno tak. I za chwilę... Jeszcze może dwa słowa powiem, bo przypomnę, że my jako klub reprezentujemy dwie grupy. Z jednej strony państwa, samorządowców, miastek, z drugiej strony biznes, dzięki któremu te obiekty powstają. Petycja, którą przygotowaliśmy, którą planujemy złożyć i walczyć o argumenty, które tam przedstawiamy, to również głos biznesu, bo w roku 2012 i teraz jeszcze trudniejszym 2013 biznes spotkał się ze ścianą, tak? Dramatycznie spadła liczba inwestycji i dramatycznie pogorszyły się warunki realizacji tych inwestycji. Wiele firm zamiast skorzystać na boomie ostatnich lat pogrążyło się w kryzysie, wiele firm padło. Wynika to również z niedoskonałości prawa i ze sposobu, w jaki sposób realizowane są inwestycje czy procedura przetargowa. W tej petycji również jest głos biznesu o to, żeby było normalnie, o to, żeby było po europejsku i żebyśmy wszyscy wzajemnie byli w stosunku do siebie uczciwi, bo tylko wtedy ten sukces jest możliwy. Szanowni Państwo, do udziału w debacie zaprosiliśmy przedstawicieli zarówno administracji rządowej, polityków, sportowców, jak i przedstawicieli samorządów. Chciałabym teraz zaprosić uczestników debaty już tutaj do nas. Wiem, że nie dotarła... Że wszyscy potwierdzili swój udział. Jeszcze nie dotarła do nas pani poseł Iwona Guzowska, ale ona dociera do nas z Sejmu, więc możliwe, że po prostu udaje się dotrzeć w trakcie. Ale zapraszam z całą pewnością, że jest wśród nas pan Maciej Jankiewicz, doradca prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej. Pan Dariusz Jawowski, zastępca prezydenta miasta Poznania. Bardzo nam miło, że zaproszenie do udziału w debacie przyjął pan Robert Korzeniowski, nasz polski chociaż olimpijczyk i najlepszy przedstawiciel ideału sportowej Polski. Zapraszam oczywiście również pana Andrzeja Kraśnickiego, prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Zapraszam pana Rewitusza Ludwika, zastępca dyrektora Departamentu Infrastruktury Sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki. Zapraszam również do nas pana Jacka Kułakowskiego, naczelnika Wydziału Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Departamentu Instrumentów Wsparcia Ministerstwa Gospodarki. I zapraszam do nas również pana Janusza Samela, zastępcę dyrektora Biura Sportu i Rekreacji Miasta Stołecznego Warszawy. Miasta, gminy i powiaty oraz przedstawicieli biznesu związanego z budownictwem sportowym apeluję do posłów i senatorów oraz pana premiera Donalda Tuska o niezatrzymywanie się w pół drogi. Cały czas Polska potrzebuje nowych szkolnych sal gimnastycznych i hal sportowych, bezpiecznych boisk i lodowisk, nowoczesnych pływalni oraz tysięcy obiektów rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Bez tych inwestycji sport powszechny nie będzie powszechny. Nauka pływania wciąż będzie przywilejem nielicznych. Jazda na łyżwach nadal będzie rzadkością.
W wielu szkołach lekcje wychowania fizycznego będą odbywać się na korytarzach. Dostęp do nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury sportowej nie może być w XXI wieku przywilejem. Pokażmy swoimi działaniami i decyzjami, że zależy nam na wyrównywaniu szans, że zależy nam na eliminowaniu podziałów na lepszych i gorszych, że zależy nam na bezpieczeństwie i zdrowiu dzieci i młodzieży. Stwórzmy najlepsze warunki dla sportowych talentów, przyszłych olimpijczyków i mistrzów świata. Nowoczesna i powszechna dostępna infrastruktura sportowa i rekreacyjna to ważny element podnoszący standard życia we wszystkich polskich miastach, miasteczkach i na polskiej wsi. To czynnik zwiększający atrakcyjność turystyczną naszego kraju. To również pozytywne postrzeganie Polski jako atrakcyjnego miejsca do inwestowania. Dlatego też apelujemy o przychylność i akceptację dla tych samorządów, które podejmują wysiłek inwestycyjny i budują hale sportowe, pływalnie, boiska, lodowiska, otwarte strefy rekreacji. Apelujemy o kontynuowanie inwestycji w rozwój i modernizację infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Apelujemy o stworzenie warunków formalno-prawnych, umożliwiających samorządom wykorzystanie pieniędzy europejskich z nowej perspektywy finansowej 2014-2020 na wsparcie inwestycji w infrastrukturę sportową i rekreacyjną. Apelujemy o kontynuowanie dotychczasowych i inicjowanie nowych rządowych programów wsparcia rozwoju sportu i rekreacji przez zabezpieczenie w budżecie państwa na kolejne lata środków finansowych na ten cel oraz na programy rozwoju sportu wyczynowego, powszechnego i szeroko rozumianej kultury fizycznej. Apelujemy o wyeliminowanie z zamówień publicznych złych praktyk szkodzących interesowi publicznemu i uczciwym firmom, a zmuszających inwestorów do dokonywania wyborów w oparciu o najgorsze z możliwych kryteriów. Najniższą cenę. Apelujemy o wprowadzenie stosownych regulacji prawnych, które umożliwią inwestorowi podejmowanie racjonalnych decyzji inwestycyjnych i dokonywanie wyboru oferentów dających gwarancję jakości, rzetelności oraz terminowości przy jednocześnie konkurencyjnych cenach. Apelujemy o wprowadzenie obowiązku badania powykonawczego zrealizowanych inwestycji pod kątem ich zgodności z projektem, dokumentacją techniczną oraz ze złożoną w przetargu ofertą. Apelujemy o ochronę interesu publicznego przed nieuczciwymi wykonawcami, zmieniającymi w dowolny sposób w trakcie realizacji inwestycji materiały i technologie, ze szkodą dla jakości i trwałości budowanych obiektów. Apelujemy o wprowadzenie obowiązku udziału w procesie inwestycyjnym podmiotów, które udzielą wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie publiczne, referencji oraz udostępnią swoją wiedzę i doświadczenie. Apelujemy o stworzenie mechanizmów prawnych eliminujących z możliwości ubiegania się o kontrakty publiczne nierzetelne firmy i uniemożliwiających nieuczciwym przedsiębiorcom kontynuowanie działalności pod kolejną firmą. Nie popełniajmy tych samych błędów po raz kolejny. Mądrze wykorzystajmy szansę na ogromny kolejny krok cywilizacyjny. Taka szansa może się już nigdy nie powtórzyć. Wykorzystajmy fundusze europejskie oraz środki własne na budowanie sportowej Polski. Sportowa Polska naprawdę się opłaca. Dajmy szansę przyszłym pokoleniom na życie w nowoczesnym i przyjaznym kraju. Wspierajmy przedsiębiorczość. Pozwólmy polskim firmom rozwinąć się, budować stabilną pozycję, zwiększać zatrudnienie i konkurencyjność na wymagającym europejskim rynku. Nie zatrzymujmy się w pół drogi, apelują członkowie Polskiego Klubu Infrastruktury Sportowej. Zapadła głęboka cisza, dlatego chciałbym naszych szanownych panelistów, uczestników debaty tak na rozgrzewkę zapytać, czy rzeczywiście ta nasza ocena sytuacji jest właściwa i czy rzeczywiście Polska jest w połowie drogi, a może wybudowaliśmy, co mieliśmy wybudować i nie ma już takiej potrzeby. To oczywiście jest pytanie przewrotne, ale chciałbym, żebyśmy wokół paru tez tą debatę poprowadzili. Jakbyś mógł, Rafał, te tezy. My wysnuliśmy takie tezy, które uważam, że są prawdziwe, że sport się opłaca w takim szerokim rozumieniu tego słowa. Wydaje nam się, że rzeczywiście jesteśmy w połowie drogi, że nie mamy prawa zamknąć tego etapu i powiedzieć, że już wszystko zrobiliśmy.
Jesteśmy przekonani, że nowa perspektywa finansowa, pieniądze z Unii Europejskiej to jest kolejna ogromna szansa dla Polski, że możemy tę szansę wykorzystać i możemy znaleźć tam fundusze i musimy o nie walczyć, żeby te fundusze były w części przeznaczone na sport. Jesteśmy przekonani, że warto inwestować w sport. Znowu bardzo szeroko rozumiany sposób. Inwestować w sport to inwestować w ludzi, w społeczeństwo, w zdrową młodzież i w specyficzny, nowoczesny styl życia. I ja myślę, że dajmy głos naszym panelistom. Ja bym poprosił na początek pana Remigiusza Ludwiga z Ministerstwa Sportu, w naturalny sposób rzecznika naszych wspólnych interesów na forum rządu, o pierwszą swoją refleksję i kilka słów na temat, czy rzeczywiście Ministerstwo Sportu jest rzecznikiem naszych wspólnych interesów. Na wstępie chciałem tylko powiedzieć, że nie chciałem tutaj zbyt głęboko wchodzić w różne aspekty takie związane z pewną delikatną rolą, którą tutaj mam, bo mimo wszystko ta forma, która w jakimś tam sensie też jest elementem krytyki różnych stanów faktycznych, no, stawia mnie dość trudnej sytuacji i trudno też jakby się całościowo stosunkować w związku z tym do... Nie, to absolutnie nie jest, to nie było zaczepne pytanie. To raczej chciałem, żeby pan powiedział, na czym ministerstwo pracuje w tej chwili, czy rzeczywiście pracuje. Zdajemy sobie sprawę, że jest trudny czas, że jesteśmy w kryzysie i że nie można odkręcić kurka z pieniędzmi na inwestycje w taki prosty sposób. Natomiast my cały czas uważamy, że Ministerstwo Sportu powinno i jest i powinno być ambasadorem naszych interesów. Oczywiście z tak postawioną formułą się zgadzam jak najbardziej. Natomiast to, co tutaj było jakby na samym początku zaakceptowane, to bardzo mocno oddziałuje również na nas. I tak przez ostatnie lata byliśmy świadkami, również jeśli chodzi o Ministerstwo Sportu, świadkami dużo bardziej ożywionej tej aktywności, która polegała między innymi na tym, że udało nam się uruchomić duży program, mówię tutaj oczywiście o programie Moje Blisko Orlik, w ramach którego dofinansowano budowę ponad 2600 obiektów sportowych przeznaczonych dla możliwie szerokich rzecz społeczeństwa, przede wszystkim obiektów, których istotą było to, że dostęp do nich będzie bezpłatny, nielimitowany. I to wszystko się udało między innymi dlatego, że były środki budżetowe, czyli środki dodatkowe w stosunku do tych, którymi zwykle mamy możliwość zarządzać i dodatkowe stosunku do tych, których w tym roku mamy możliwość, bo niestety w tym roku ponownie wróciliśmy do formuły tradycyjnej, to znaczy dysponujemy jedynie środkami z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i to w sposób znaczący jakby ogranicza nasze możliwości działania, jeśli chodzi o ten aspekt ilościowy wsparcia inwestycji. Ja wiem, że pan będzie w swojej prezentacji potem mówił o szczegółach, jakie są priorytety ministerstwa i jak ministerstwo widzi dalsze kroki. Ja bym chciał też na początku poprosić wszystkich panów o jakąś refleksję do tego, co powiedziałem, do tych tez, bo mamy szczegółowe pytania, może nie bardzo szczegółowe, ale chcielibyśmy poprosić o refleksję. Czy uważacie, że rzeczywiście jesteśmy w pół drogi, czy możemy sobie już odpuścić, czy warto dalej walczyć? Bardzo proszę o zabranie głosu. Pan Robert. Według mnie to pytanie jest retoryczne, bo właściwie pozostaje to powiedzieć, że naturalnie nie zatrzymujmy się i kwestia jest taka tylko, jakie będzie tempo dalszego postępu i jakie zostaną ustalone priorytety na drugą część tej drogi, czy na kolejne etapy tej drogi. Rzeczywiście nie możemy ulegać iluzji, że największe inwestycje mamy za sobą, czyli zbudowane są specjalnie na euro i mamy kilkaset parków wody postawionych w Polsce i właściwie to załatwia sprawę. Myślę, że i tutaj nawiążę do fenomenu, jaki ostatnio mamy, jaki przeżywamy wszyscy, że sport masowy w Polsce przeżywa osobliwy boom.
pokazujemy, że ten trend pasuje nas dokładnie zgodnie z trendami światowymi czy europejskimi. Wydawało się, że to nigdy do nas nie dojdzie, a to do nas doszło, dobiegło, dojechało. Masowo gra się w piłkę nożną, ale również masowo się biega, jeździ na rowerach i tak dalej. I teraz uważam, że planując wszelkie inwestycje infrastrukturalne, powinniśmy wziąć pod uwagę, że zmienia się model funkcjonowania społeczeństwa. Nie zawsze to, z czym kojarzyliśmy dzisiaj sukces, w sensie wizerunkowy gminy infrastrukturalnej, czyli duża hala, widoczny z daleka basen z iloma tam rurami dookoła, że to jest to, co jest na pewno dzisiaj potrzebne na tym poziomie. Ja przez bardzo długie lata trenowałem, mieszkałem we Francji i tam wręcz porażająca jest skromność stadionów czy boisk, które są budowane w dalszym ciągu w stosunku do tego, co jest robione u nas. Być może, tutaj też pewną tezę stawiam, przychodzi czas na racjonalizację tych inwestycji pod względem ich funkcjonalności, na pewno zarządzania i kosztów usług w przyszłości, ale również względem realnych potrzeb społeczeństwa, które z tego będzie korzystać. Może podsumowując tylko, dlaczego tych biegaczy nie do masowego sportu. Proszę Państwa, ile w naszym kraju wykonano inwestycji w dobre oznaczenie ścieżek biegowych, dystansów dla tych biegaczy, w bezpieczne strefy, w których oni się mogą znaleźć. Robili to najczęściej sponsorzy komercyjni, jakieś ścieżki na Nike się pojawiały, kolejne inne. Teraz mamy akcje radiowe, takie czy inne, ale to są też inwestycje w infrastrukturę. Te, które być może na czasy kryzysu są inwestycjami ekonomicznie uzasadnionymi, a jednocześnie odpowiadają na zapotrzebowanie tysięcy mieszkańców, w najgorszym przypadku setek mieszkańców każdej gminy, ale tysięcy mieszkańców regionu czy miasta. Relatywnie niedrogie. To jest odpowiedź na możliwość inwestowania w trakcie kryzysu, relatywnie niedrogie. Byłem niedawno na Krakowie Maratonie na Błoniach i na przykład zaasfaltowanie Błoni, zrobienie z tego autentycznie takiej bieżni miejskiej, można sobie zbudować, czy asfalt jest dobry, czy nie jest dobry, bo tam mogą być rolki, rowery i tak dalej, ale już poprawa tej nawierzchni, na przykład za chwilę, przy oznakowanie tego, według mnie, w mojej ocenie przy tej bazowości sportu, jest kapitalną inwestycją w infrastrukturę, może nie tak wizerunkowe, jak w wielkie stadiony, ale bardzo potrzebną na co dzień. No, ale pana dyscyplina, panie Robercie, jest specyficzna, bo w takim dużym uproszczeniu, tak ja sobie odpowiadam, ale może się mylę, no z tego co zrozumiałem. Po autostrady chodzić. Jak ktoś bardzo chce, to może trenować i bieg, i chodzenie, i nie czy rzeczywiście nie potrzebuje profesjonalnej nawierzchni, czy rzeczywiście nie warto myśleć o tym, żeby trenował na profesjonalnym obiekcie, no bo też nie możemy chyba iść w kierunku takim, że wystarczy wyznaczyć dobre ścieżki albo tereny, gdzie można trenować, bo nie rozumiem, że... Dziękuję za doprecyzowanie, musiał być dobrze zrozumiane. Nie, mamy jedno, może być stadion lekkoatletyczny z domu bieżnią, musi być w zasadzie, to powinien być punkt każdej gminy, który jest obligatoryjny, prawda? Żeby ta bieżnia była ze sztuczną nawierzchnią, ale nie zawsze warto budować wielkie trybuny do tego stadionu, tylko wystarczy nieraz barierka aluminiowa dookoła, czy trybuny stawiać wtedy, kiedy się coś tam dzieje lekkoatletycznego, ale równolegle wtedy, kiedy przygotowujemy projekt stadionu, na przykład za rok, dwa czy pięć, nawet w gminie, który może być wybudowany, dbać o to, co jest do rozwinięcia w tej chwili. Chociaż biegacz czy kolarz to nie jest osoba, która jest związana z asfaltem i z tą ścieżką obok, tylko korzysta również z siłowni, z klubu, który wymaga komplementarnego treningu. Jego dzieci grają w piłkę. Ja powtarzam, to jest pewien wytrych, segment na trudne czasy w tym momencie. Popatrzmy, co możemy tanio, sprawnie doinwestować teraz, ale nie traćmy z horyzontu tego, ile mamy jeszcze do zrobienia. Mówię pan o autostradach. Spójrzmy na to, jak wyglądają autostrady za zachodnią naszą granicą. Podobne sieć obiektów sportowych i tamtej infrastruktury sportowej. I teraz powiedzmy sobie jeszcze, jak wyglądają nasze autostrady. To może bardziej obrazowo podejść. I tak samo jest dokładnie z naszą infrastrukturą. Mamy, drodzy Państwo, jeszcze tysiące kilometrów, 3 hektarów do zagospodarowania i musimy to zrobić, byśmy byli zgodni z trendem cywilizacyjnym. Bardzo proszę. Jeżeli można, bo panowie tutaj postawiliście taką tezę, że sport się opłaca. I teraz można powiedzieć, że w świetle budżetów jednorocznych, a z takimi mamy do czynienia zarówno w przypadku budżetu państwa, i zarówno w przypadku budżetów samorządów, ktoś może powiedzieć, no zaraz, jest w tym roku wydatek, albo w ciągu kilku lat, a przychody są mizerne, tak? W związku z tym, no,
Czy to się opłaca? Trudno powiedzieć, czy się opłaca. No więc ja myślę, że odpowiedź jest oczywiście taka, jak Pan postawiliście to też, że się opłaca, tylko trzeba wziąć pod uwagę bardzo wiele rzeczy. Po pierwsze, jeżeli powstaje infrastruktura sportowa, to mamy do czynienia z aktywizacją dużej rzeszy społeczeństwa. Jeżeli to społeczeństwo aktywizuje się, uprawia sporty, to my nie widzimy tych przychodów, albo na przykład nie widzimy kosztów, których nie ma, ale na przykład to społeczeństwo staje się zdrowsze. Czyli mamy mniej chorób krążenia, kręgosłupa i tak dalej, czego oczywiście nikt później nie zaliczy do tej działki sportowej, ale jest to ewidentnie efekt właśnie tej infrastruktury, która powstała. Druga sprawa, też niezauważalna, jeżeli patrzymy na sport, ale jeżeli ta młodzież, która się, można powiedzieć, czasem nudzi, blokersi, czyli jakaś taka subkultura, która powstaje dlatego, że właśnie nie ma co robić, a obok powstaje, nie wiem, w zimie lodowisko, w lecie można pograć w piłkę, czy koszykówkę, w siatkówkę, czy pobiegać, czy chodzić nordic walking i tak dalej. Być może część z tej młodzieży, zamiast popaść w alkoholizm, w jakieś drobne akty wandalizmu, właśnie zaczyna odnajdywać się w sporcie, szczególnie jeżeli odnosi sukcesy, to w tym sporcie zostanie. Druga kwestia to jest, jeżeli chodzi o opłacalność tych obiektów, to samo wybudowanie to jest jeden koszt. Natomiast kolejna ważna rzecz to jest taka, żeby te obiekty były później maksymalnie wykorzystane. Widzimy często, że jest obiekt, można przejechać wzdłuż i wszerz Polskę i czasem widzimy, że jest piękne boisko, a nikt na nim nie gra, bo ktoś nie zaplanował pieniędzy na opiekuna, instruktora i tak dalej. Te obiekty przecież zbudowane dużym wysiłkiem i zarówno z budżetu państwa, i zarówno z budżetu samorządów. Ale nie jest to powód do satysfakcji, że o proszę, stoję. Nie. Powinniśmy trochę właśnie walczyć o to, żeby one nie stały puste, tak, i żeby były pełne dzieciaków od rana do wieczora. Właśnie chcę zwrócić na to uwagę, bo to może być jeden z takich zarzutów wobec państwa, czy wobec potrzeby budowy infrastruktury sportowej, a budujemy coś, a później jest to niewykorzystywane. To musi być wykorzystywane i musi służyć lokalnej społeczności. Jeżeli będzie to wykorzystywane, będzie służyło, jeżeli będzie aktywizowało, będą powstawały nowe kluby, bardzo dużo uczniowskich klubów powstaje, właśnie takich bardzo dużo teraz, tak jak tutaj Pan Robert powiedział, jest duża aktywizacja ludzi w średnim wieku, starszym, bo zaczynają mieć możliwości, wcześniej tej możliwości nie było, to społeczeństwo będzie i zdrowsze, i bezpieczniejsze, i tak naprawdę bogatsze, bo w końcu, jeżeli będziemy wydawali mniej pieniędzy na zdrowie, bądź na sport, no to nam się po prostu opłaci. Dużo mówiliśmy o sporcie takim amatorskim, ale te obiekty też są budowane dla sportu zawodowego i mamy nadzieję, że będziemy odnosić też sukcesy w sporcie zawodowym, bo to akurat tym się zajmuje, to jest najlepsza dla nas promocja naszego kraju. Panie Prezesie, do Pana Prezesa Kraśnickiego jeszcze jedno. Czy rzeczywiście w tym ruchu olimpijskim, w ruchu profesjonalnych sportowców, czy rzeczywiście warto budować masę obiektów sportowych, czy prawdziwi olimpijczycy biorą się rzeczywiście z tych najmłodszych, którzy przez lata trenują, czy może wystarczy wyselekcjonować niewielką grupę najlepszych, wysłać ich za granicę, pozwolić im trenować na obiektach, które już gdzieś tam powstały, istnieją i może to wystarczy. Czy jednak nie? Czy żeby myśleć o tym, żeby grono olimpijczyków było dużo większe niż teraz i takie są nasze oczekiwania? Czy trzeba ich w tym kierunku, który bym mówił? Może później jeszcze ich drogo sprzedać. W mojej ocenie jesteśmy państwem demokratycznym i ta selekcja powinna być oparta bardzo szeroko, bardzo. Znamy państwa mniej demokratyczne, które mają lepsze wyniki sportowe niż Polska, ale jest tam hodowanie mistrza, moim zdaniem, w sposób nienaturalny i często nie takimi metodami, jakie są możliwe do zaakceptowania w demokratycznym ruchu. Także nie mam najmniejszej wątpliwości, że jeżeli mówimy o Polsce, to musimy najpierw mieć tą doskonałą bazę. I tutaj mamy ogromne problemy. Największym problemem polskiego sportu to jest w tej chwili sport w szkołach. To, co kiedyś było zjawiskiem powszechnym, to, co było nobilitacją, to, co było utożsamianiem się dyrekcji szkoły, pedagogów,
całej społeczności szkolnej z wynikami sportowymi, z rezultatami, to zostało jakoś wyniesione poza szkołę. I to w mojego odczuciu jest to ogromny problem. Ja jestem przekonany, że samo środowisko sportowe nie jest w stanie rozwiązać tych problemów. I szereg inicjatyw, które aktualnie się podejmuje, muszą dotyczyć przekonania wszystkich. Najłatwiej jest przekonać rodziców,